Będziemy mieli dzisiaj przyjemność komentowania dla Państwa tego spotkania. Już z niecierpliwością oczekuję pierwszego gwizdka sędziego. Rozpoczęli, popatrzmy. Ładnie po skrzydle. Przerywa tę ciekawie zapowiadającą się akcję. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Bruno. Zdążył w ostatniej chwili. Podał ją. No i strata piłki. Trzymał atak rywala na własnej połowie. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Ależ walka o piłkę. Dobra piłka, teraz do kolegi. I... Świetna obrona. Przechwycili przeciwnicy. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Dobrze teraz przejęli obrońcy. No piłkę odebrał i stracił. Nie złapał tej piłki, muszą uważać. Strata piłki. No, imponująco teraz zabrał piłkę wślizgiem. Przekazał piłkę partnerowi. Może dośrodkować.
Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Słaba i nudna pierwsza połowa. Mnie właściwie to spotkanie uśpiło. Oba zespoły dokonują zmian. Piękne podanie. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Powstrzymani. Wspaniałe podanie. Gol! Pokonał bramkarza. Zdobywcy bramki, jak widzimy, skazywani na porażkę, właśnie obejmują prowadzenie. I jeżeli do końca meczu utrzyma się ten wynik, będziemy świadkami sensacji. Takie strzały w dolny róg są prawie nie do obrony. Bramkarz nie ma czasu, aby odpowiednio zareagować. Niebezpiecznie, bezpańska piłka. Piłkę przejmują rywale. O, ładnie to zrobił. Znakomita sytuacja. Czy to wykorzysta? Pięknie podał. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Seria pięknych podań. Ładny atak skrzydłem, no i może dośrodkowywać. Świetnie zagrał. Spóźniona interwencja. Uderzenie. Słupek. Piłka wraca do gry. Ładne podanie. No i udało się odzyskać piłkę. No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Ładne dogranie. Kapitalna wrzutka! Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Doskonale zagrał. Dośrodkowanie. Dobra gra obronna. Nie ma już czego bronić. Trener postawił wszystko na jedną kartę. Zobaczymy, jak zaatakują całą drużyną, czy uda im się przebić przez obronę rywali. Chyba nikt przed tym spotkaniem nie przewidywał takiego przebiegu wydarzeń. Prowadzą, a do końca już tylko kilka minut. To będzie niespodzianka, powiem więcej. Może być sensacja, ale chyba faworyt trochę zlekceważył rywala. Dobrze dograł. Czy to wykorzysta? Odważne, ale czyste wejście obrońcy. No i mamy offside. No, będzie zmiana. Mecz kończy się wynikiem 1-0. Koniec, zwyciężają. Nie byli faworytami przed tym spotkaniem. Można powiedzieć, że ten wynik jest sensacją. Było na co patrzeć, było czym się emocjonować, ale to już koniec. Żegnają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.